Tak jest. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w Resident Evil. Jestem mega podjarany tym tytułem, nie? Serio. Jest niewiarygodne, naprawdę. Wciąż na etapie tworzenia. A, nie zdążyłem doczytać, niestety. Przepraszam, nie zdążyłem. Wiem, że lepiej by oglądało się ten materiał na pewno z kamerką, ale tak, proszę tworzyć. Ale niestety jeszcze jej nie posiadam z racji tego, że nie mogę jej kupić teraz, bo nie mam kasy. Ale obiecuję, że od lipca już będzie. Na pewno byłaby ubarwieniem do tego typu materiałów, zdaję sobie z tego sprawę. Przede wszystkim reakcje towarzyszące różnym wydarzeniom w tej rozgrywce. Pozdrawiam gorąco Modziewkę i Chadera, wiem, że jesteście zachwyceni tym, że oglądacie ten materiał. masakra. Chuj, wiem o tym, że jesteście zachwyceni. Cieszę się razem z wami, tak, cieszę się razem z wami. Resident Evil, moi drodzy. Begin Hour. Zajebiście, kurwa. Genialne. Wyjdź z domu. Super. Gra została zaprezentowana na ostatnich targach E3 i powiem wam, że mi zmiażdżyło jabłko, nie? Ja jestem pewien, że nagram pełną wersję i do tego czasu na pewno też będę miał kamerkę. Kamerkę będę miał od lipca i będę sobie ogrywał horrory na spokojnie, ale już wiem, że Outlast i ten Resident Evil bankowo będzie ograny u mnie na kanale. Nie masz kasety wideo. Nie mam kasety wideo. Mogę zagrać? Proszę. Ożeż ty. No powiedzcie, czy klimat nie rozpierdala. No naprawdę. Przepraszam za liczne wulgaryzmy, no ale no litości, nie? Naprawdę. Brakuje bezpiecznika, dobra. Easy. Ach, zajebista. Coś genialnego, nie? No, mistrzostwo świata, ja jestem już zachwycony. A to jest tylko wersja testowa, nie? Przepięknie to wygląda. Nie mam pojęcia, o co chodzi w tej grze, serio, nie mam pojęcia, o co chodzi tutaj w tej grze. Znaczy, większość z nas nie zna fabuły, tak, no bo siłą rzeczy to jest tylko wersja testowa. Ale sam pomysł, sama aranżacja i zmiana grywalności, w ogóle rozgrywki, była strzałem w dziesiątkę, tak. Jeżeli to ma tak wyglądać, to ja po prostu biorę to w ciemno. O, tak! O, można kucać! O, chuj. Można zakręcić kran? Albo odkręcić? Nie, to jest teraz zakręcone. No tak, no bo rachunki, no to jednak znam temat. Jak z kranu cieknie, to później jest lipa w portfelu. No ja sobie zdaję z tego sprawę. Dobra. Ło! No pysznie bym powiedział, pysznie. Ach! O, ja pierdolę! Jezus! W ogóle te elementy, nie wiecie, kiedy ktoś chwytamy i te dźwięki wszystkie, to jest tak idealnie zbalansowane, że naprawdę tutaj coś, co teoretycznie nie jest jumpscarem, może wystraszyć. To jest mega, nie? Wiecie, to stopniowe
budowanie napięcia, takie ala, chciałem powiedzieć Hitchcockowe, ale nie miałem w głowie Hitchcocka, ja myślałem teraz o kim? O Jezus Maria, o kim ja reżyserze myślałem? No kurwa, uciekło mi nazwisko teraz. Mam szczypce, mam szczypce. Mogę wybrać szczypce? Aha, okej. Jest! Jest kaseta. Elegancko, elegancko! Nie, no mi, nie, teraz nie da mi spokoju to, o jakim reżyserze myślałem. Będziemy sobie na górę jeszcze, bo tutaj nie byliśmy. Exploring pełną gębą. O! Miodzio. Stairs. Schody, czy... Światło się nie włączyło. Pamiętajcie, że mówi się... Światło można włączyć, a nie za... O chuj. Światło można włączyć, a nie zapalić. Zapalić to można, kurwa, nie wiem. Zapalniczkę, tak? Aha, dobra. Nie no, jestem zachwycony. O Jezu, o Jezu. O, ale grubo. Powiem wam, że czuję się jak w domu, bo u mnie jest podobny burdel. Jedyna różnica to ja nie mam takich laleczek, ale zainwestuję. Genialne, genialne, kurwa genialne, już mi się to podoba, nie? Nie, to nie działa, nie. Jest. Nie mówcie, że to jest koniec. Proszę, żeby to nie był koniec, tak? O! O, ja pierdolę, kurwa, przecież to było... No nie wierzę. O Jezus, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. Ale ja mam downa. Fucking years ago. I don't do ADR. O, stary, nie? This new guy? I'm not feeling it. Again. Just don't be surprised if we have to make a change. Też cię nie lubię, kurwa. Też cię średnio polubiłem, nie? We do a walk through the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. O, nie, to było złe, to było złe, to było złe. Another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. No kurwa. Genialne. A czyli sorry ogólnie za tą reakcję, nie? Ale ja nie spodziewałem się czegoś takiego. A czyli domyślam się, że to był celowy zabieg ogólnie twórców, nie? No bo siłą rzeczy, ale... Wow. Are we rolling? Alright, let's go. Get out of the way. It's aha. Okay. After you. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, it's haunted. To bardzo możliwe, że tutaj straszy. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Właściwie tylko mnie wkurwiałem teraz obecnie. Sorry, Andre. Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long did you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. Oh, shit.
Glad I had my shots. Although, this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Andre! Andre! Clancy, you see where Andre went? Nasz ziomek gdzieś zginął. O, wiem jak mamy na imię przynajmniej, Clancy. Where is he? Unfucking believable! This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? You stick with me. Spoko, spoko. Ale podoba mi się to, naprawdę mi się to podoba. Chociaż ten koleś mnie wkurza mega, ale... Jest ostra. Jest naprawdę... What the fuck was that? Jest naprawdę ostra. Did you hear that? No, otwieraj, otwieraj. Andre? Where the fuck is he? No, nie wiedziałem, w którym momencie on zniknął. To akurat było fajne, bo to... Nie szło się zorientować na dobrą sprawę. What the hell? O. Kurwa tak, Nagle zobaczyłeś coś pod kominkiem. Nie, to było przegięte trochę. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Nie, to jest głupie akurat. Akurat on by zdążył tutaj szybko wspieprzyć. No bez sensu. No stary, no. Tu jest coś nie hala akurat. To mi śmierdzi. To mi... No śmierdzi mi to po prostu jakimś fejkiem. To wygląda jakbyś koleś... Przestań gadać, kurwa. To wygląda koleś jakbyś wiedział, gdzie mamy iść. Albo wiesz i mnie wkręcasz, albo to jest spieprzony błąd twórców, który średnio wyszedł. O chuj! Jest! O ja pier... To będzie grube! Uch! Haha, dobre. Aha, i to było po prostu nagranie, tak? Dobra. Ju. Rozniesiesz mi na strzępy, ale... Po co? No nie, ja tam nie chcę iść za bardzo, ale jak trzeba, to trzeba! Klucz do tylnych drzwi. Jest, a mogę... Nie, tak, dobra, to możemy stąd wyjść? Byłoby miło. Coś chodzi! To nie byłem ja. To za chuja nie byłem ja. Aha, to nie te drzwi. O, już się robi grubo, wam powiem. Już się robi konkretnie. Fajnie. O! Oho! Jezu, myślałem, że ktoś tam siedzi. Ale nie. Tam nikt nie siedział. Spokojnie. No Giuseppe to raczej nie jest. Dobra.
O kurwa! O stary! Pogięło, pogięło! Pogięło, dobra. Chodźmy tu. Chodźmy tam. Jest! Mogę wyjść? Jest! O, żeś ty, skurwys... O, żeś ty. We gotta get the hell out of here. Come on. Nie wiem, co mam powiedzieć. Ale to jest świetne. 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 Będę tam. Dziękuję za zaproszenie. Będę. Mam nadzieję, że wy również będziecie razem ze mną też w tym zajebistym, popieprzonym świecie. Naprawdę. Oj tak.